sponsorem programu są Militaria.pl. Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale WarNews.pl, a dzisiaj trochę na gorąco, ale ważna deklaracja premiera pojawiła się w mediach, mianowicie projekt Tarcza Wschód. A to, o czym powiedział projekt i czego Tarcza Wschód będzie dotyczyć, porozmawiamy z Mariuszem Cielmą, Nowa Technika Wojskowa. Witam cię serdecznie, Mariusz. Witam ciebie, dzień dobry wszystkim. Mariusz, skąd decyzja premiera? Tu chyba trzeba zadać sobie pytanie, że to nastawienie do fortyfikacji, czy może za duże to słowo, ale do umocnień wschodniej granicy diametralnie się zmieniło. Czego będzie dotyczyć z tych zapowiedzi Donalda Tuska właśnie projekt Tarcza Wschód? No nie da się ukryć, że trochę też będę gdybał, bo realnie to my mamy niewielką wiedzę o tym, i premier sam powiedział niewiele o tym, co jest w planach. Padła kwota 10 miliardów złotych, padły właśnie hasła związane z wzmocnieniem tej granicy, i to zarówno z Białorusią, jak i z Federacją Rosyjską, czyli łącznie 400 kilometrów. I to wzmocnienie ma przygotować nas, naszą granicę, na różne ewentualności w czasie pokoju i w czasie wojny. No padły tam różne jeszcze deklaracje, choćby o tym, że wyposażenie polskiego żołnierza, wyposażenie te osobiste przede wszystkim, zdecydowanie się poprawi. Więc tutaj no jest sporo znaków zapytania, no bo jeżeli to wszystko wrzucimy do tego jednego worka, że tak powiem, 10 miliardów złotych, więc te pieniążki nam się trochę rozpłyną, no bo ja tylko przypomnę, że już zapora, bardziej taka fizyczna niż elektroniczna, powstała na granicy z Białorusią. Obecna władza, premier Tusk, ministrowie poprzednio, jak i teraz, no, krytykują to, co zbudowano. Nawet i specjaliści częściowo krytykują. No, w dużej mierze chodzi o to, bardziej oczekiwane jest jakieś wzmocnienie pod względem elektronicznym tej granicy. Ale ja przypomnę, że 180 kilometrów tej zapory na granicy z Białorusią to była kwota tam około 2 miliardów złotych, bodajże 1,6 miliarda. I wielu mówi, że trzeba dużo tam jeszcze włożyć środków finansowych, żeby faktycznie zrealizować to, co specjaliści podpowiadają. Więc jak do tego dorzucimy jeszcze całą granicę z obwodem królewieckim, fortyfikacje, jak cokolwiek premier ma na myśli, no to te pieniądze wtedy wcale nie okażą się duże. Jeżeli jeszcze mówię, wejdziemy na ten poziom wyposażenia osobistego dla żołnierzy czy dla funkcjonariuszy, no bo trzeba pamiętać, że bezpośrednio za ochronę granicy odpowiada Straż Graniczna, wspierana także przez policję, tu zgrupowanie wojskowe, przynajmniej kilka tysięcy żołnierzy w ramach zgrupowania Podlasie cały czas realizuje swoje zadania, więc no tutaj te 10 miliardów okaże się, że się no bardzo szybko rozejdzie. I chyba najciekawszy tutaj jest ten element, przynajmniej z mojej perspektywy, to hasło fortyfikacje, no bo nawet i przykład ukraiński, no jesteśmy w specjalistycznym medium, więc na pewno nasi słuchacze mniej więcej orientują się, co się dzieje w Ukrainie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ten pas przygraniczny to są no wręcz setki metrów, czyli mówiąc krótko, często rolnicy czy poszczególne wioski są bardzo blisko tej granicy, no to trudno mówić o budowie jakiejś linii fortyfikacji przy samej granicy. Ona może mieć sens, jeżeli ona będzie miała odpowiednią głębokość na przyjęcie takiego uderzenia, tak jak mówił premier, także ma być odporna na czas wojny, więc tutaj raczej musimy mówić o dziesiątkach kilometrów na głębokość, co trudno sobie wyobrazić z różnych powodów, choćby z powodów takich, że tam funkcjonują na co dzień ludzie, których to jest często własność. Z drugiej strony no budować fortyfikacje w miejscach, gdzie tylko możemy, no to też wypacza cały sens, tak? Fortyfikacji albo jakiś system ochrony powinien powstawać w tym miejscu, w którym powinien powstać. Więc ja sobie nawet bardziej to wyobrażam na tym etapie, że przeprowadzimy analizę terenu, tak, rozpoznanie inżynieryjne, co gdzie powinno być, tak żebyśmy mieli gotowe plany na sytuację, kiedy ten kryzys będzie narastał, no bo nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, czy się zgodzą nasi słuchacze, ale wydaje mi się, że to jeszcze nie jest ten etap, żebyśmy musieli budować
kosztem życia osób w rejonach przygranicznych, także turystyki, to też często było podnoszone. Dzisiaj jakąś drugą linię, że tak powiem, marzinota, żeby tak nawiązać do historii, bo to będzie kosztowało jeszcze więcej. A dzisiaj jakby nie patrzeć, no to Federacja Rosyjska no bardziej jest, że tak powiem, umoczona w Ukrainie, niż możemy tutaj myśleć o jakichś dywizjach pancernych, korpusach czy armiach na granicy z Białorusią. Oczywiście taki scenariusz może mieć miejsce, ale wydaje mi się, że to jeszcze nie ten etap zagrożenia. Mariusz, ale od razu nasuwa się pytanie, bo wiem, że tego typu komentarze pojawią się czy na Twitterze, czy pod tym materiałem. Pytanie, czy my w końcu podchodzimy do kwestii bezpieczeństwa naszej granicy, unikając tego słynnego powiedzenia mądry Polak po szkodzie, a właśnie przed szkodą, czy jednak decyzja o tym projekcie Tarcza Wschód wynika z jakiegoś realnego zagrożenia? Oczywiście trzeba to przyznać. My, ja, ty i większość naszych słuchaczy nie ma dostępu do takich wiarygodnych analiz, które budują służby, wywiad, inne instytucje odpowiedzialne za budowę świadomości naszego kierownictwa. I zakładam, że takich scenariuszy jest prognostycznych całkiem sporo i są wśród nich całkiem prawdopodobne takie, że no trzeba, że tak powiem, realizować pewne przygotowania. I ja tego oczywiście nie wykluczam. Z drugiej strony zawsze trzeba mieć też świadomość tego, że oczywiście, jak nawet mówił generał Kukuła, odstraszanie, nawet najbardziej kosztowne odstraszanie, czyli nawet te dziesiątki miliardów złotych, tu już mówię o inwestycjach ogólnie w system militarny, to będzie zawsze niższa kwota niż to, co jakie będą konsekwencje wojny, jak najbardziej trzeba się z tym zgodzić, ale oczywiście no moim zdaniem powinniśmy reagować elastycznie. Nie wykluczam, a nawet podejrzewam, że są jakieś przesłanki, żeby pewne nawet prace fizycznie rozpocząć. Dla mnie, tak jak mówię, no na tym etapie podstawą jest w ogóle zorientować się, co my możemy w danym terenie zrobić. Tak jak dalej jest dyskusja w kraju o tym, o schronach, prawda, żeby stworzyć taki spis realny, rzeczywisty schronów, no to tak samo powinniśmy stworzyć podobne materiały analityczne dotyczące tego, co możemy robić, jaka jest choćby nawet i własność struktury pewnych ziem, bo na pewno łatwiej coś wykonać na przykład na terenie przedsiębiorstw państwowych, tak, gdzie po prostu no to już łatwiej uzyskać takie decyzje, że pewne działania można przeprowadzić. I oczywiście jak najbardziej się zgodzę z tym powiedzeniem, żebyśmy nie byli mądrzy po szkodzie, natomiast no wydaje mi się, że powinniśmy elastycznie reagować. To nie jest ten moment, że coś się dzieje na naszej granicy. Budowa takiego zgrupowania rosyjskiego do uderzenia na wschód, na zachód, przepraszam, no to jest kwestia miesięcy. No my to obserwowaliśmy też w budowie tego potencjału militarnego Rosji wokół Ukrainy. To się nie stało z dnia na dzień. To był wręcz blisko rok budowy tego potencjału, ściągania tych wojsk, tworzenia baz logistycznych, szpitali polowych, więc kluczem jest dobre rozpoznanie, tak? Co faktycznie dzieje się po tej drugiej stronie. No bo ja przypomnę, my mieliśmy no już wiele takich wzmożeń, że tak powiem, związanych z naszą granicą. To była grupa Wagnera, tak, która pojawiła się na terytorium Białorusi. To cały czas jest ta presja migrantów, którzy no z całą pewnością są wykorzystywani przez służby białoruskie, oczywiście, które mają swojego nadzorcę rosyjskiego. Mi chodzi tylko o to, żebyśmy nie byli drugim Związkiem Radzieckim też. Czyli mówiąc krótko, tak się przeinwestowali w ten system militarny, że nagle się okaże, że to ma wpływ na całą gospodarkę. Elastyczność, tak jak postępował nawet i Zachód w czasach zimnej wojny, myślę, że też jakimś przykładem jest to, jak budowano taki system ochrony granicy w Niemczech Zachodnich, gdzie myślano o wielu sprawach, chociaż i pewne były wykonane. Mariusz, pozwolisz, że zaprezentuję naszym widzom dość, przepraszam, ale prostą, na szybko przygotowaną grafikę. Dużo premier Tusk mówił o sojusznikach.
nie jesteśmy jedynym państwem, które decyduje się na wzmocnienie granicy. Finowie, państwa bałtyckie tak naprawdę podobne kroki podejmują. Czy to możemy mówić tak naprawdę o takiej wschodniej barierze NATO przeciwko Federacji Rosyjskiej? No, z całą pewnością za zaliczenie Finlandii, która jest według mnie większym problemem dla Federacji Rosyjskiej niż odwrotnie, niż Federacja Rosyjska dla Finlandii. Znamy historię choćby wojny zimowej z 1940 roku, jak skutecznie się Finowie potrafią bronić w swoim terenie, jaki mają system, nawet chyba kiedyś rozmawialiśmy o tym, system armii masowej rozwijanej z rezerwistów, którzy są dobrze przygotowani. Mała tutaj uwaga do tej grafiki, na którą patrzymy, no zabrakło tutaj no, tych polskich umocnień, o których rozmawiamy w rejonie granicy z obwodem królewieckim, więc tutaj, że tak powiem, nasi widzowie, słuchacze z całą pewnością mogą to sobie wyobrazić. To jest te właśnie, układa się w tą całość 400 kilometrów tego zadania do wykonania przez Polskę. No powinienem jeszcze dołączyć północną Ukrainę, no bo przecież te fortyfikacje na granicy z Białorusią też są dość mocno rozwinięte. Tak, są mocno rozwinięte. Ukraińcy w zasadzie od początku wojny, to są nawet cykliczne komunikaty, tam odpowiada za zaplecze generał Najew i on, ja go na przykład obserwuję w mediach społecznościowych, tam w zasadzie cyklicznie pojawiały się informacje o tym, ile kolejnych kilometrów różnych umocnień zbudowano, ile położono pól minowych. Ukraina mimo wszystko znajduje się w trochę innej sytuacji niż my czy pozostałe państwa. To wydaje mi się, że jest to zdecydowanie bliższa droga do ponownego wykorzystania Białorusi czy choćby obwodu briańskiego do ataku na Kijów. Tutaj jednak u nas jeszcze jest ta sytuacja całkiem inna, chociaż nawet i z perspektywy ukraińskiej. No dzisiaj nie widać tego zagrożenia z północy, szczególnie z Białorusi. Rosjanie w zasadzie opuścili ten kraj. Nie jest on już traktowany jako baza agresji. Myślę, że też te wypowiedzi premiera Tuska związane są z tym, że niektóre kraje, szczególnie te małe na przykład republiki, już informują, że budują pewną sieć umocnień na granicy z Federacją Rosyjską, to jest na przykład Estonia, no ale tutaj też trzeba mieć tą świadomość, no Estonia, mały kraj, nieco ponad milionowy, wszyscy obawiają się, czy NATO mogłoby zdążyć z pomocą tym krajom nadbałtyckim, w szczególności najdalej tej wysuniętej Estonii, ale tutaj no w sukurs przyszło przyłączenie się Finlandii i Szwecji do sojuszu i teraz już trochę inaczej patrzymy na możliwości NATO w rejonie Morza Bałtyckiego. Nawet spotkałem się bodajże dzisiaj, bo jest święto floty bałtyckiej, że oni już traktują ten Bałtyk, obwód królewiecki, jako taką wysuniętą placówkę, tak? Czyli to trochę pokazuje, że to, co się dzieje w rejonie Morza Bałtyckiego, co się zadziało w ostatnich kilkunastu miesiącach, to poszerzenie NATO no też zmienia w dużym sensie takie te pozycje wyjściowe Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Mariusz, przyglądamy się bacznie zatem, co ten projekt przyniesie, na co te środki czekamy będą... na konkrety, mówiąc. Tak, dokładnie na konkrety. I na wykonanie, bo na pewno mamy świadomość tego, że nawet najlepszy plan nie jest na tyle dobry, dopóki go nie wdrożymy. Tak jest. Miejmy nadzieję, że ten projekt, no głośno zapowiedziany, ta tarcza wschód nie okaże się jakąś wydmuszką, ale patrzymy na ręce, miejmy nadzieję, że te środki, te 10 miliardów złotych będzie dobrze zagospodarowane. Państwa oczywiście zachęcam do śledzenia mediów społecznościowych Mariusza Cielmy, zachęcam do prenumeraty Nowej Techniki Wojskowej. Jeżeli Państwo mogą, zachęcam również do zasubskrybowania naszego kanału na YouTubie, a moim i Państwa gościem był Mariusz Cielma. Mariusz, bardzo Ci serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Sponsorem programu były Militaria.pl.